Wielu użytkowników pyta o metodę czyszczenia i dezynfekcji produktu. Oto krótki poradnik, który ma zastosowanie dla wszystkich komputerów, monitorów, stacji dokujących, klawiatur i myszy Dell. Wyłącz komputer i odłącz go od zasilacza. Nie należy nigdy czyścić pracującego lub podłączonego urządzenia. Odłącz wszystkie peryferie. Do prawidłowego czyszczenia zalecamy rękawice jednorazowe, ściereczkę z mikrofibry i roztwór dezynfekujący zawierający 70% alkoholu izopropylowego i 30% wody. Inne agresywne środki zniszczą powierzchnię, użycie innego materiału niż mikrofibra może spowodować uszkodzenia. Nigdy nie rozpylajcie czy bezpośrednio na urządzenie. Zwilż ściereczkę roztworem, usuń jego nadmiar przed wycieraniem. Czyszcząc ekran, rób to w jednym kierunku, z góry na dół. Przetrzyj delikatnie inne powierzchnie. Podczas wycierania nie dopuść do przedostania się wilgoci w szczeliny klawiszy, krawędzie wyświetlacza, porty USB. Każda wilgoć może spowodować uszkodzenie produktu. Nadmierne wycieranie może potencjalnie uszkodzić wrażliwe powierzchnie. Po zakończeniu czyszczenia powierzchnie muszą być kompletnie wysuszone przed włączeniem sprzętu i peryferiów. Nie powinno być na nich widocznej wilgoci. Wyrzuć rękawiczki po każdym czyszczeniu i natychmiast umyj ręce. Jeśli nie zamierzasz użyć roztworu 70-30%, unikaj następujących substancji. Powodują one trwałe uszkodzenie wielu rodzajów powierzchni. Zawsze przed użyciem przeczytaj skład środka czyszczącego na etykiecie. Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami poprzez jeden z naszych kanałów społecznościowych.